NHL, śledzisz, czy Lopez się skończy? Jest szansa, że w tym sezonie jeszcze się rozpocznie? Myślę, że są szanse. Naprawdę trudno jest powiedzieć, kiedy to będzie. Jakoś co tydzień wszyscy mnie pytają o tym, ale w tej chwili nie idzie na mnie i jakoś próbujemy skończyć ten lockout, ale nie wiem, kiedy to się skończy. Myślisz, że jest możliwość, czyli jeśli wyjedziesz, a jeszcze będzie trwał lockout, wrócisz do Sanowa? Są szanse. Zawsze mówiłem od początku, że chcę jechać do domu na święta i ostatni mecz teraz będziemy mieli 7 i później za późno już będzie, jakbym został na ten mecz 23, nie? To chcę pojechać do domu na święta, na Wigilię i zobaczymy, co się stanie. Jak będzie lockout, to może przyjadę z powrotem, a naprawdę nie wiem. Jak układają się relacje z innymi zawodnikami w drużynie? Bardzo fajnie. Chłopaki naprawdę fani są, zawsze żartują, dużo się śmiejemy w szatni i naprawdę już byłem w 5 drużyn, nie? I trudno zawsze jest, ale jakoś było łatwo tu w Sanoku. Czy ułatwia współpraca, wspólne dogadywanie się, czy ułatwia współpracę na boisku, w grze? Nie jest zawsze łatwo, nie? Trudno jest mi po polsku mówić, ale próbuję i też jest jeszcze trudniej, bo chłopaki są z Słowacji i z Czechów, nie? I trener też jest Słowak, to zawsze muszę się przepytać chłopaków, co on mówi, nie? I pytania im, i zawsze im dałem, ale próbuję jak mogę. Czy koledzy uważają cię w Sanoku za mistrza? Jako... nie myślę. Nie, ja tak się nie czuję i nie myślę, że tak jest. A czy w pierwszym meczu, prawda, grając w Sanoku, nie strzeliłeś żadnej bramki? Czy jakie emocje towarzyszyły temu, jakieś frustracja? A ja dużo o tym nie myślę, naprawdę. Ja przyjechałem, żeby trenować, żebym był gotowy na NHL, jakby lockout się skończył. Naprawdę fajnie mi się tu gra i co grę naprawdę lepiej się czułem. Ostatnio parę meczów troszkę lepiej się czułem, strzeliłem parę bramek, ale nie jest łatwo i wiedziałem, że nie będzie tak łatwo, że będę 10 bramek strzelał co mecz. Wiem, że może ludzie tak myśleli, bo myśleli, że poziom w Polsce jest nie jest za dobry, ale chłopaki dobrze jeżdżą, mają talent i dobrze grają. Jak oceniasz, tak naprawdę mówisz o poziomie, jak oceniasz poziom w polskiej lidze? Dobry jest, naprawdę ja myślę, że jeszcze... Naprawdę jest, różnica jest, że w Kanadzie, w Stanach, jak młodszy jesteś, to masz szansę trenować z lepszymi trenerów, nie? I chłopaki są większe i to jest różnica, że wszystko jest szybsze, nie? Bo te lodowisko też jest mniejsze, to wszystko tak szybko się dzieje, nie? A w Polsce lodowisko jest większe i gra jest tak... Nie pomału tak wszystko się dzieje, ale nie jest tak szybko, jak wolniej jest niż w Kanadzie albo w Stanach. Trenowałeś także z niedźwiedkami. Czy wspomniały ci się lata dzieciństwa? Tak, naprawdę kocham iść na lód z dziećmi, jak mają w takim wieku są, że tylko zaczynają grać w hokej i bardzo fajnie jest. I oni naprawdę nie umieją jeździć na łyżwach albo z krążkiem jeździć i tak... Naprawdę pamiętam czasy, jak ja byłem na lodzie, jak byłem młodszy i będę próbował więcej i więcej wychodzić z nimi. A jakie rady dałbyś młodym sanockim hokeistom właśnie, którzy... Myślę, że jedyna rzecz, że to nie jest łatwo, że jak chcesz dobrze grać, jak chcesz w szkole dobrze, żeby ci szedło, to dużo pracy jest i za darmo ci nikt to nie da, nie? To jest jedyna rzecz, co jak widzę te młodsze chłopaki, że idą na trening i później sobie idą do domu, nie? A tak nie może być. Musi być, że idziesz na trening, po treningu coś robisz, albo przed treningiem, albo rano, albo po szkole, że naprawdę to jest trudna praca. To nie jest, że tak wszystko tylko przyjdzie ci i będziesz gwiazdą, nie? Że chłopaki muszą mocniej pracować. A czy widzisz się w takim razie w roli trenera takich młodych hokeistów? Nie widzę się tak, ale jak będę pomógł chłopakom, to będę próbował. I też jest tak w drużynie, że jak widzę, że jakiś gracz nie umie coś zrobić albo nie wie o tym, nie, to powiem jemu, że hej, może spróbujesz tak to zrobić na następny raz i może będzie ci łatwiej.
A wracając jeszcze teraz do turnieju w Norwegii. Strzeliłeś tam 3 bramki. Czy jak one smakują? Tak samo jak w NHL? Zawsze tak. Jak strzelasz bramkę, naprawdę... Jest tak, że w głowie mi tyle rzeczy myślę, że nie wiem, jak to powiedzieć, bo naprawdę jak to strzelasz tą bramkę, nie? To jest tak, jakbym... Wszystko w głowie jest czarne, że nic nie widzę, że tylko myślę o tym bramce i cieszę się, ale tak fajnie jest i może być, że nie jestem w NHL w tej chwili, ale zawsze jak strzelę bramkę, to dobrze się czuję. A czy który mecz był jeszcze najtrudniejszy w tym pucharze kontynentalnym? Ja myślę, że ten, co przegraliśmy z Metalberg, oni wygrali cały turniej, wygrywaliśmy 3-1. Mieliśmy szansę wygrać, a jakoś nie wypadło nam, ale naprawdę fajny mecz był, taki trudny, taki mocny, szybki i jak gra jest taka, to fajnie się gra. Czy wiesz, że powstał na fanpage Wojtek Wolski w PLH? Wiedziałeś o tym? Nie, nie wiedziałem. Ma prawie 500 lajków. No to fajnie. A czy dla ciebie internet to jest ważnym źródłem informacji? Naprawdę nie. Ja dużo nie czytam o hokeju, dużo nie czytam o jak ja mam wywiad, albo piszą o mnie. Próbuję nie czytać, bo wiem, że może być, że będzie fajny wywiad, może być też, że coś powiem, co nie będę lubiał. Próbuję nie patrzeć na to za dużo, a jak jestem na internecie, to więcej sobie na filmy oglądam, albo z kolegami rozmawiam na Facebook, albo Twitter, takie rzeczy, ale na wywiady nie. Wywiadem, ale potem te komentarze. Ja, to jest najgorsze. Czy spodziewałeś się tak gorącego też przywitania w Sanoku wszystkich kibiców? Naprawdę nie wiedziałem, jak będzie, ale wszystko fajnie wypadło i drużyna dobrze gra w tej chwili, dużo wygrywamy i żeby tak jeszcze trwało na następne parę tygodni. Zwiedzałeś Bieszczady, jak ci się podobają? Bardzo pięknie. Sanok jest piękny i naprawdę byłem na Salinach parę tygodni temu z rodzicami, tam też jest fajnie. Ale nie mam za dużo czasu na tego, nie? Bo mamy treningi, teraz wyjechaliśmy i może na następny tydzień, jak będę miał więcej czasu, to będę sobie zwiedzał. Odwiedziłeś, prawda, także swoje miasto, w którym się urodziłeś. Jakie emocje temu towarzyszyły? O, wyjechaliśmy, jak miałem. Bardzo młody byłem i naprawdę ostatni raz tam byłem 6 lat temu, to jeszcze młody byłem, ale fajnie jest tam pojechać i naprawdę lepiej jest też, że z rodzicami mogę tam pojechać i oni mogą mi opowiadać, gdzie mieszkaliśmy i gdzie chodzili do szkoły i takie rzeczy i też moja babcia tam mieszka, to świetnie jest tam pojechać i spędzić czas z nią. Bo... Górnik stadion buduje. No i też, bym chciał sobie pojechać na mecz, ale nie wiem, czy będę miał szansę. No właśnie, bo kibicujesz, prawda, Górnikowi, czyli jak jesteś w Kanadzie, śledzisz poczynania Górnika Zabrze? Naprawdę nie, więcej jak w Kanadzie jestem, to więcej patrzę na Manchester United albo Barcelona i takie drużyny, nie? Teraz jestem w Polsce, to próbuję śledzić, bo mój kuzyn też gra w Polsce, nie? To dzwonię do niego i wysyłam mu SMS-y i w tej chwili dobrze gra. A propos, właśnie twój kuzyn gra Sebastian Mile, prawda, w Śląsku Wrocław. Jest możliwe, że byłeś w studiu w Warszawie, oglądając mecz Śląsk Wrocław w Zagłębie Lubin. Czy jest możliwe, że Sebastian Mile przyjdzie tutaj pooglądać ciebie? Zobaczymy, naprawdę on zajęty jest, nie? Ma mecz też i będzie trudno. Jakby miał jakieś szanse, to bym, że on by chciał przyjechać i zobaczymy. W tej chwili nie mogę powiedzieć. W Kanadzie z tatą prowadzicie razem firmę budowlaną. Kiedyś powiedziałeś, że już w tym siedzisz i pomagasz mu. Czy widzisz się po hokeju w tym zawodzie, czy jednak jako trener? Naprawdę jeszcze nie wiem. Dużo o tym myślę. Wiem, że jeszcze mam czas, jeszcze będę grał, nie wiem, 6, 8, 10 lat może, ale cały czas myślę o tym, co będę robił po hokeju, nie? Teraz jestem w Polsce i próbuję z młodszymi iść na lód i naprawdę lubię to. Nie wiedziałem, że będę tak, że będę to lubiał, ale może będą szanse, że będę trenerem po hokeju, ale z tatem też pracuję dużo w tym biznesie i on kocha to. I naprawdę jak mam szansę z nim pojechać na budowę, to chętnie zawsze jadę. A wczorajszy mecz z Krakowią, w ostatnich sekundach
powaliłeś Patryka Walczaka. Czy na, jesteś porywczy także na lodzie, czy w życiu także? Zobaczymy. Teraz już jestem starszy, nie? To już wiem, że tak w życiu nie mogę. A jak byłem młodszy, to zdarzyło się parę razy, że byliśmy gdzieś i biłem się, ale na lodzie nie jest tak, że ja chcę to robić, nie? Wiem, że jest czas na to i nie wiem, on walnął w bramkarza i to był taki czas, że on musi wiedzieć, że nie można tak zrobić, nie? Że jak będzie tak walił w bramkarza, nie? To będzie musiał zapłacić jakąś karę za to i tak wypadło. Sędzia był, to nie mogliśmy się bić, ale to było fajnie, jakbym miał szansę jeszcze spotkać się z nim, nie? A jak to wygląda, prawda? Bo w Polsce, prawda, przy każdej bójce od razu sędziowie starają się powstrzymać. Jak to wygląda? Ja, w Stanach tak nie jest. Jak chcesz bić się, to możesz się bić, nie? I naprawdę jak sędzia widzi, że chcesz i że on chce, to puści cię, nie? I masz szansę się bić i w jedną grę może trzy razy się bić, nie? To naprawdę jak chcesz, to są szanse. A ja dużo się nie biję, jak jesteśmy w Stanach, bo nie muszę, nie? My mamy w drużynie zawsze mamy jakiegoś, nazywa się enforcer, że on się bije, jak coś się stanie, to jest jego praca, że on wyjdzie na lód i będzie bił się. Zrobi to za ciebie. Ja. Czy jeszcze a propos tego, wracając do meczu wczorajszego. Twój gest to było uciszenie kibiców, czy podziękowanie im za doping? Troszkę tego. Całą grę krzyczali, nie? I tak nie wiem czemu to zrobiłem, ale zrobiłem i nie śmiałem się o tym. Dobrze. Ale dzięki chyba twojemu wyjściu wczorajszemu w Krakowie padła frekwencja na tamtejszej arenie. Nie, naprawdę fajnie było, atmosfera była i fajnie się gra, jak kibice tak krzyczą i głośno jest. Dużo lepiej, jak jest głośno, niż nic nie ma, nie? I że kibice nie przychodzą na mecz. A jak oceniasz a propos atmosfery pomiędzy Polską a Stanami? A naprawdę różnica jest, że jak grasz w Stanach, jest 20 tysięcy ludzi, nie? To naprawdę jest głośno i wiesz, jak wyskoczysz na lód, to wszyscy patrzą na ciebie i są gracze, co nie lubią to. Ja naprawdę lubię, jak jest taka atmosfera, że dużo ludzi jest i głośno jest i taka emocja jest, nie? I jakoś zawsze lepiej gram, jak tak jest. W tej chwili jeszcze nie mieliśmy, tam pierwszy mecz mieliśmy pełno w Sanoku, ale ja lubię, jak w Krakowie dużo ludzi przyszło i fajnie by było, jak więcej ludzi by przychodziło na mecze tu. W Polsce, prawda, kibice między różnicami czasowymi nie mają możliwości poglądania NHL dobrego w dobrych godzinach. Jak to wygląda w Stanach? Dużo kibiców, bo to prawda jest w godzinach nocnych. Czy zwalniają się z pracy tam ludzie? Nie, bo zawsze oni robią. W Stanach jest tak, że wszystkie te mecze, oni zawsze robią to, żeby jak najwięcej ludzi mogło przyjść, nie? To jak wiedzą, że święta są, to będzie mecz po południu, nie? A jak wiedzą, że będzie trafik w piątek, to mecz jest o 7:30, żeby ludzie mieli ten czas, żeby do domu pojechać jeszcze, zjeść coś i na mecz pójść, nie? A to z mojej strony tyle, dziękuję bardzo. A i teraz oddaję głos kolegom z Kudempa. Czy ktoś ma jakieś pytania? Jeśli tak, to może ja zadam pierwsze pytanie. Jaka jest pana wymarzona szóstka hokejowa w NHL-u? Taka, z którą na przykład by pan grał, z jakimi zawodnikami? Myślę, że Sidney Crosby to jest jedyny, on jest najlepszy w lidze. Evgeny Malkin też, Rusek, naprawdę fajnie się patrzy, jak on jest na lodzie. On robi rzeczy tam, co ja tylko myślę o tych rzeczy, żebym mógł nauczyć się tak grać, nie? A później nasz bramkarz Henrik Lundqvist z Nowym Jorku, ja myślę, że on jest najlepszy. Shea Weber jest taki, bardzo, bardzo mocno gra i wali wszystkich i dobre strzały ma. A ostatni
Jakby jeszcze grał, to Nicholas Lidstrom w Detroit. On taki starszy, ale bardzo dobrze gra, bardzo dobrze jeździ z krążkiem. Dziękuję. Kto ma teraz jakieś pytanie? Nie musi być o hokeju. Sugestia. Witam. Czy rozpoznają Pana na ulicach, nie wiem, w Kanadzie, w USA, a nawet tutaj u nas w Sanoku? W Sanoku tak. Miasteczko jest małe, nie, to trudno jest iść sobie na kolację albo na piwko albo coś, to jest trudno, bo wszyscy wiedzą, nie? Następny dzień idę na trening i trener pyta się, to gdzie byłeś na piwko wczoraj, nie? Bo ktoś mi mówił, że byłeś. A w Kanadzie, w Toronto naprawdę kochałem hokej, nie? To też jest trudniej, ale w Toronto jest 5 milionów ludzi, nie? To naprawdę jak chcesz sobie wyjść, to możesz. Za kim tęsknisz, będąc tutaj w Polsce? Jak wyjadę do domu, to za kim będę tęsknił? Jak jesteś, za kim tęsknisz na przykład? O, w Kanadzie. Naprawdę za kolegów, nie? Bo trudno mi jest, jestem z mamą tylko i idę na trening i później jak w domu jestem, to nudzę się, nie? A jak jestem tam, to zawsze mogę sobie wyjść na kolację albo na jakiś film albo coś. I też za tatę, bo mój tata był z nami tu i teraz pojechał do domu, nie? Wiem, że smutno jemu jest, bo cały czas dzwoni do nas i mówi, że ja jestem tu z mamą, nie? A on sam tam jest w Kanadzie, ale naprawdę ja dużo razy wyjeżdżam. Ja w domu jestem w Toronto może na 3 miesiące od roku, nie? To dużo razy jestem sam i teraz nauczyłem się, że to jest moje życie, i to jest moja praca i jest okej. Okay. To może czym podoba się Pan Polska i polskie dziewczyny? Tak. Czekałem na to pytanie. Polskie dziewczyny są piękne. Kiedyś się zaręczyłem z Polką z Warszawy. Nie wyszło nam, ale jakbym miał szansę z Polką być, to wiem, że rodzice by lubili to, nie? I zobaczymy, co się stanie. Wojtek, popatrz na te dziewczyny. Bardzo piękne. Ja mam takie pytanie. Jakie Pan ma zdanie na temat sędziowania w polskiej lidze? I czy jest jakaś spora rozbieżność pomiędzy Polską Ligą a NHL? Wczoraj byłem bardzo zły i krzyczałem troszkę na sędzia. A po polsku? Po polsku, po angielsku, nie, byłem zły i krzyczałem, nie. Jakoś wczoraj nie wyszło dla sędzia i nie wiem, jak to wypada, że jak jesteśmy w Krakowie, że oni mają, chyba by mieli 6-7 przewagi, nie, a my mamy 2, nie, to jest tak jakoś, nie może być, że my mocno gramy i nie mamy przewagi, nie. I ja myślę, że w Ameryce, w Kanadzie jest tak, że dużo razy jak jedna drużyna będzie miała 5-6 przewagi, nie, to ta inna też będzie miała tak 3-4, może 5, nie? I to jest różnica, że tu jest tak, że jedna drużyna bardzo dużo jest na przewagę, a druga nie jest, nie? I jakoś nie myślę, że tak wypada w tym meczu, że tak może być, nie? To jest różnica. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie. Jak ocenia Pan występ naszej drużyny? Naprawdę trudno było. Drużyny dobrze grali, a nasza drużyna też dobrze grała, ale tam drużyny jakoś lepsze wyniki mieli, nie? I myślę, że ten drugi mecz mogliśmy wygrać, a ta drużyna wygrała wszystko, nie? To nie wiem, co ci to pokaże, ale jak my możemy wygrać z najlepszą drużyną, nie? To mamy szansę. Jakoś nie wypadło nam w tym weekendzie, ale jakby było szansę na następny rok, myślę, że lepiej będzie. Mam jeszcze ostatnie pytanie. Jak wspomina Pan czasy w klubie Colorado Avalanche? Kochałem tam grać naprawdę. Zacząłem tam, jak miałem 19 lat, 18 lat. I jeszcze dużo kolegów mam z tamtej drużyny, nie? I dzwonię do nich i teraz oni grają w Niemiec i w Kanadzie, w Nowym Jorku też był jeden gracz. Jakbym miał szansę, to bym chciał tam z powrotem pojechać kiedyś i grać tam. Naprawdę to nie jest moja decyzja. Nie wiem, czy będę miał te szanse, żeby tam jeszcze grać, ale zobaczymy, nie? Dziękuję.
święta będziesz spędzał tutaj w Polsce, czy do Kanady polecisz? Polecę do Kanady. Tak dwa tygodnie polecę z powrotem. Zawsze próbuję być z rodziną w Toronto na Wigilię. I trudno jest naprawdę, bo dużo razy tylko mam 36 godzin albo 48 godzin, żeby wolne z drużyny, nie? I zawsze jakoś lecę do domu i w tej chwili mam dużo czasu i może, nie wiem, fajnie by było w Polsce być, ale moja rodzina naprawdę w Toronto jest, nie? Mam rodzinę tu, ale tam już, nie wiem, 20 coś lat mieszkałem, to łatwiej mi jest tam i by smutno mi było, jakbym musiał być w Polsce na Wigilię. A może co z Sylwestrem? Może do Polski? Zobaczymy. Chłopaki mówili, że dobra impreza zawsze jest w Polsce na Sylwestra. To może przyjadę z powrotem. Nie?